Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, którą zorganizowaliśmy w związku z konwencją, która miała miejsce w sobotę, konwencją Prawa i Sprawiedliwości, na której to prezes Jarosław Kaczyński zaprezentował wraz z premierem Mateuszem Morawieckim nową piątkę Prawa i Sprawiedliwości, czyli nasz nowy program. Szanowni Państwo, nowa piątka PiS, piątka, która została przedstawiona na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, przedstawia się następująco. To jest program, który będziemy realizować właśnie już w najbliższym czasie. Nowy program wraz z programami, oczywiście, które już są realizowane. Przedstawia się następująco. To jest program Rodzina, program Młodzi, program Praca, program Starsi i Słabi i program Infrastruktura. I pokrótce chciałabym Państwu przedstawić te programy. Program 500+, jest to program, który będzie obowiązywał od pierwszego dziecka i wejdzie w życie od 1 lipca tego roku. Program będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie. Chcemy właśnie dzięki temu programowi polepszyć byt rodzin, ale również umożliwić start zawodowy mamom czy też tatom, którzy z pewnych względów nie podejmowali tej pracy zawodowej. Kolejny program to jest program Młodzi i tutaj proponujemy obniżenie stawki PIT do zera, więc będzie to 0% dla młodych pracowników do 26 roku życia. Chcemy w ten sposób też zachęcić młodych do podejmowania pracy właśnie tutaj w Polsce, żeby też mieli możliwości rozwoju, a tym samym pracodawcy, aby mieli możliwość zatrudniania młodych pracowników i tak samo rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Kolejny program to jest program dotyczący pracy i tutaj proponujemy obniżenie kosztów pracy. To polega na tym, że będziemy chcieli obniżyć stawkę podatku PIT, ale również zwiększyć dwukrotnie koszty uzyskania przychodu. Kolejny program to jest program Starsi i Słabi i tutaj w tym programie proponujemy świadczenie dodatkowe dla wszystkich emerytów. To jest kwota 1100 zł. Dzięki temu programowi chcemy polepszyć byt emerytów, byt, który często nie jest łatwy, ale również zapewnić udział w tym wzroście gospodarczym i wygospodarowując dodatkowe środki właśnie pokazujemy, że dzielimy się tymi środkami ze społeczeństwem. I ostatni program, piąty program Infrastruktura. To jest program, który ma na celu przywrócenie połączeń między powiatami i gminami. Jak wszystkim doskonale wiadomo, również gmina tutaj Szubin, powiat na Kielski boryka się z brakiem połączeń pomiędzy miastami, wioskami i dzięki temu programowi będziemy chcieli przywrócić właśnie połączenia, które w ostatnim czasie zostały zredukowane o połowę z prawie 1 miliarda przejechanych kilometrów. Szanowni Państwo, zapewniamy też, że na te programy są środki. Zapewniamy, że one się bilansują i budżet jest tak skonstruowany, że na pewno nie zabraknie tych środków na te wszystkie nasze propozycje, nowe propozycje, które właśnie dzisiaj Państwu prezentujemy, a które były ogłoszone w sobotę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj trzeba by też, Szanowni Państwo, zwrócić uwagę na to, że ten program to w zasadzie jest jak gdyby taka kontynuacja i rozszerzenie tego programu, który był w pierwszej fazie, czyli Rodzina 500+, tam od drugiego dziecka, w tej chwili zgodnie z sugestiami społeczeństwa jest to na pierwsze dziecko. Tutaj nie będę za dużo mówił, bo to dużo zostało powiedziane przez panią poseł. Jednak jako radny powiatowy, a przedtem radny gminny, chciałbym zwrócić uwagę, że znakomitym posunięciem jest tutaj przywrócenie tych połączeń komunikacyjnych. Przynajmniej próba przywrócenia, ponieważ jako radny gminny przedtem, to wielokrotnie stykałem się z taką sytuacją, że właśnie takie były postulaty społeczeństwa, żeby te połączenia
były przywracane, były problemy z dojazdem do pracy, z dojazdem do szkół. Tutaj nawet był duży problem, żeby młodzież z wiosek w okolicach Szubina miała problemy z dojazdem do liceum. Także tutaj, jeżeli to uda się wprowadzić przy współpracy z samorządami, to będzie naprawdę bardzo dobre posunięcie. Problem przywrócenia połączeń dotyczy małych gmin, małych miejscowości. Rzeczywiście jest potrzeba, żeby w tym kierunku właśnie podjąć działania, ponieważ rzeczywiście słyszymy, że z małych miejscowości jest problem dojechać do większych miejscowości. Na przykład tutaj nie ma połączenia Szubina z Nakłem. Chociażby tak. Takiego połączenia, gdzie to są miasta praktycznie w niedalekiej odległości, ale takich połączeń wielu brakuje i rzeczywiście to są postulaty praktycznie większości odwiedzanych przez nas miejscowości. Chcemy właśnie tutaj właśnie przez ten program powrócić do połączeń, które były likwidowane, tak jak powiedziałam, były zlikwidowane w zasadzie o połowę w stosunku do tego, co było. Analizując, co jest przyczyną, przyczyną jest brak pieniędzy. To jest problem ogólnopolski, dlatego że z analiz Klubu Jagiellońskiego wynika, że 14 milionów mieszkańców w Polsce jest pozbawionych możliwości dojazdu do głównych siedzib gmin czy siedzib powiatowych. Ten problem dotyczy wprost naszego powiatu, naszej gminy. Mam nadzieję, że środki rządowe, które szacuje się, że to będą środki w wysokości 700-800 milionów złotych, pozwolą rozwiązać ten problem likwidacji linii PKS-u, czy likwidacji kolejnych deficytowych połączeń. A tak jeszcze z tego programu bardzo mi się podoba to, że 500+ na każde dziecko. Nie chodzi tu o transfer bezpośrednich pieniędzy do rodzin, ale to, że zniknie problematyka obsługi tego programu, który generował rocznie około 300 milionów złotych, aby świadczenie było różnicowane na pierwsze i drugie dziecko. Ja jako były dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który nadzorował pion wypłat świadczeń rodzinnych, wiem, że wiele osób rezygnowało z pracy albo rezygnowało z części etatu z pracy, aby nie przekroczyć progu dochodowego. W tym momencie ten problem rozwiązujemy, unikamy, wyciągamy ludzi z szarej strefy, dlatego nie będą mogli podjąć się legalną pracę na warunkach takich, które nie będą musiały być chowane, co spowoduje zwiększenie oczywiście wpływu do budżetu państwa, ale godne życie także wszystkich rodzin, które potrzebują takiego wsparcia. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.